moi rodzice są głuchoniemi, także cała rola, odpowiedzialność za wychowanie mnie przeszła na dziadka. Odkąd pamiętam, dziadek to był taki mistrz zabaw. Dziadek wyciągał mnie do lasu, wyciągał mnie na łąkę, bawiliśmy się razem, szałasy, budowaliśmy wszelkiego rodzaju konstrukcje. Ja już wtedy chciałem, żeby powstała cała kraina. Chciałem zabudować las małymi domkami, jednocześnie nic nie psując, nic nie degradując. Dziadek wyciągnął mnie z tego świata ciszy, z tego świata, w którym no, prawdopodobnie bym był, gdybym był z rodzicami głuchoniemymi. Dziadek się nie starzał. Dziadek mówił zawsze o sobie, że jest młody Bóg i on się nigdy nie będzie starzał. I tak faktycznie było. To był 2005 rok. Strasznie niefajny czas. Dziadek wcześniej bardzo mocno chorował. To z jednej strony dało mi taką możliwość przyzwyczajenia się do tego, że on odejdzie, ale niewątpliwie zamknął się bardzo ważny rozdział w moim życiu. Bardzo mi brakuje dziadka, bo chciałbym, żeby przyjechał i zobaczył, co robię i jak to wszystko wygląda. Chciałbym, żeby dziadek kolejny raz powiedział: jestem z ciebie dumny. O, tutaj będzie jego miejsce. On tutaj będzie siedział, obserwował wszystkich tych, którzy przyjdą do Doliny Skrzatów. Ma taki wdzięczny wzrok. To też nie jest najstarszy skrzat, ma czarną brodę. Tak można powiedzieć, że ma między 90 a 120 rokiem życia, bo skrzaty żyją 500 lat. Tylko teraz tak, tutaj tu nie będę nie miał jak, ale można ją założyć na tej zasadzie, wiesz? Konrad był drużynowy mojego syna. Miłosz opowiedział mi o tym, jaki Konrad wymyślił projekt. Bardzo mi się spodobał. Dobra, coś jest. Nie dla zysku, nie komercjalny. We Francji widziałem mnóstwo takich projektów. Fajnie, że ktoś tutaj robi takie same rzeczy. Tutaj mamy studnię, która jest zabytkiem. Ona została zbudowana jeszcze przed I wojną światową. Natomiast będzie zakryta, już czeka taka duża, stalowa, potężna krata. Dziadek odszedł, a pasja do natury, do baśni pozostała. Pozostała miłość do tego świata, w którym jesteśmy. No i to zrozumienie do tych rzeczy małych, maluśkich, do tych mrówek, które tutaj pędzą, do żuków, do wszystkiego, co jest w naturze. Wszyscy zawsze mówili, że podobają im się moje prace plastyczne. Wiadomo, nawet był taki pomysł, żeby pójść na ASP i działać w tym kierunku, ale nie do końca to było to, co chciałem robić. Bardziej interesowała mnie pedagogika, bardziej interesowała mnie psychologia. Pierwszą makietą, którą zrobiłem, to była makieta zamku Mont-Saint-Michel. Magiczne miejsce. No stwierdziłem, że potrafię to robić. Pierwsze figurki, które powstały, były ewidentnie na zlecenie. Więc mogłem faktycznie tą postać skrzata zacząć kreować. Wszystkie skrzaty są robione własnoręcznie. Nie tylko skrzaty, domki, wszystko co tutaj jest. W modelarstwie używa się plastiku, używa się tworzywa sztucznego, jest łatwiejsze w obróbce, a ja używam liści, patyków, z tego można zrobić wszystko. Jest ogólnodostępne i można się tym bawić. Na przykład coś robię i mam tu jakieś szkło, po to nie wiem jak to rozwiązać, odkładam to na bok i za chwilę znajduję
idealną deseczkę lub idealny kamyczek, który jest mi w tej chwili potrzebny. I mam takie wrażenie, że to jakiś skrzat mi podsunąłem. Dolina Skrzatów jest dla ludzi, którzy mieli marzenia podobne do moich. No, tutaj trzeba uważać, bo tu jest bardzo nisko, także proszę się zeskrzacić i zejść niżej. O, cudownie, tak właśnie. I teraz możemy pracować. Super. Słuchajcie, tutaj jeszcze nie ma skrzatów, ale za chwilę będą i będą nam pokazywały właśnie, jak skrzaty pracują pod ziemią. Największy cel Doliny Skrzatów, żeby dzieci zaczęły używać wyobraźni, żeby uruchomić w nich fantazję. Co mamy jeszcze do zrobienia? Przed otwarciem musimy wykończyć altankę, zainstalować skrzaty w domkach i posadzić jeszcze kilka ziółek, zrobić ogródek i wszystko gotowe. Dolina Skrzatów jest swoistym pomnikiem mojego dziadka. Jest pomnikiem tego, co mi dał, czego mnie nauczył. Ja ciągle czuję jego obecność. Tam, gdzie żeśmy zaczęli wchodzić w takie partnerstwo między dziadkiem a wnukiem, między dwoma najlepszymi przyjaciółmi. I tego mi nikt nie zabierze i dzięki temu dziadek zawsze będzie żył. Często przedstawiam, z kimś rozmawiam, ktoś mnie pyta, czym się zajmuję, mówię, jestem skrzatologiem. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby ludzie traktowali mnie źle, negatywnie. Oczywiście, to nie jest normalne, ale normalność jest nudna.